Każdy swój dzień zaczynam w porannej rutynie od 10-minutowej medytacji sposobem, który podawał Zen jaskiniowca Rafał Mazur na swoim blogu. Link do tego posta oczywiście zostawiam w opisie. I teraz szybka akcja. Jeżeli nadmiernie się stresujesz, brakuje Ci pewności siebie lub pojawiają się w Twojej głowie myśli, które blokują Cię przed działaniem, przed wykonaniem jakiegokolwiek zwodu, jakiejkolwiek decyzji na boisku, na treningu czy w życiu, to powinieneś zacząć medytować. Jeżeli te problemy, które wymieniłem, Ciebie nie dotyczą, to nie zaczynasz medytować. I jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów, to wejdźcie sobie na bloga Rafała Mazura. Ja to robię tylko i wyłącznie po to, aby stać się bardziej wydajnym człowiekiem i zawodnikiem. Oczywiście zaraz po medytacji przechodzę sobie do czytania książki oddechów Wima Hofa, potem zimnego prysznicu, ale dzisiaj z rana muszę coś załatwić, także zabieram Was w to magiczne miejsce. A gdzie tak wcześnie jadę? Jadę na badania, które muszę wykonać przed operacją, aby zakwalifikować się do operacji. I ostatni raz, jak byłem w laboratorium, gdzie pobiera się krew czy tam jakieś inne rzeczy, bo mam też coś takiego jak posiew z nosa i to nie na obecność COVID-a, tylko na obecność jakiejś innej bakterii, ale tak naprawdę, no dziwne niektóre nazwy są. No i miałem ostatnie doświadczenia, że stałem naprawdę bardzo długo w kolejce, ale teraz patrzyłem przez szybę i nikogo nie było, także mam nadzieję, że wejdę szybko, ogarnę i będę mógł przejść do dalszej części mojej rutyny. Jak jechałem, to wydawało mi się, że nie ma w ogóle ludzi, a jak wszedłem, masakra była. 45 minut czekałem i powiem Wam, pierwszy raz miałem do wypełnienia taką ilość kapsułek swoją krwią, bo było ich prawie 6, także to naprawdę dużo. Wracam teraz do domu, robię oddechy Wima Hofa, śniadanko, bo jestem mega głodny, jak zawsze po badaniach, jeszcze w momencie, kiedy jest dużo ludzi, trzeba tyle czasu czekać. No i potem Wam opowiem, co dalej w dzisiejszym vlogu. Dobrze, że siebie nagrywam, bo zauważyłem, że za bardzo oddycham klatką, a za mało aktywuję przeponę. W drugiej rundzie się to trochę poprawiło, ale chciałem Wam tutaj właśnie to zaznaczyć, że ta aktywacja przepony jest bardzo ważna. Minuta 40 w pierwszej rundzie, po tej minucie 40 wdech i 15 sekund na wdechu, znowu wstrzymanie powietrza i teraz robię drugą rundę. Już takie fajne nasycenie tlenem, automatycznie zyskujecie dużo energii, umysł się staje dużo świeższy, więc nie ma tego takiego, nie ma takiej porannej zamuły, mimo tego, że ja już wyszedłem na dwór i byłem wcześniej pobudzony, to jak rano sobie zawsze codziennie wstaję i od razu to robię, no to automatycznie jest to taki mega fajny przypływ energii, jakbyście wzięli sobie suplement pod tytułem kofeina. Tyle, lecę teraz zrobić śniadanko, wykąpać się, siadam do montażu i w drodze powiem Wam jedną ciekawą rzecz. Ilość godzin spędzona na treningu nie jest równoznaczna z jakością treningu i dlatego ilość godzin treningu to pieprzony mit. Nie ma czegoś takiego, że musisz trenować 6-8 godzin, aby osiągnąć sukces. A dlaczego, to powiem Ci to już w trasie. Dobra, i czas przedstawić Wam śniadanie. Na śniadanie miałem dwie kromki chleba żytniego podgrzewanego na oliwie z oliwek z dodatkiem rozmarynu i soli. Teraz jak widzicie, piję sobie ocet jabłkowy przed posiłkiem, żeby wspomóc swoje trawienie. Teraz wykładam ten chleb żytni, wrzucam na niego hummus, dodaję ser gouda oraz kozi. Później go ściągnąłem, bo postanowiłem sobie dodać jeszcze rukolę do tego wszystkiego. Z powrotem kładę sery. I na sam koniec jedną kromkę smaruję ketchupem, a na drugą wykładam ogórka. Dobra, przyszła pora Wam wytłumaczyć, dlaczego ilość godzin dziennie to jeden wielki pieprzony mit. Wkurzyłem się tylko i wyłącznie na to, dlatego to wiadomo, to jest bardziej tak do filmu to wkurzenie, bardziej byłem wkurzony na samym początku, teraz już to nastawienie, już naprawdę jestem mega nastawiony na pracę i żeby wrócić po prostu do piłki jak najsilniejszym, ale wracając do tematu, bo już zacząłem odbiegać. Napisałem wczoraj maila, właśnie, który miał tytuł ilość godzin dziennie to pieprzony mit. I wzięło się tak naprawdę to z tego, że
Moja kontuzja biodra, bo też pytaliście, pojawiła się w momencie, kiedy wróciłem ze Ślęzy Wrocław i chciałem nadrobić stracony czas, który nie poświęcałem na rozwój. Zostałem zainspirowany ambicją, obsesją do doskonalenia siebie, do rozwijania swojego potencjału, ale nie dostałem praktycznie żadnych narzędzi, które w jakikolwiek sposób indywidualizowałyby tą obsesję do mojego aktualnego poziomu wytrenowania, treningu w klubie, historii czy czegokolwiek. Dlatego ja w swoim każdym programie 2.0 rozpoczynałem go wiedzą z zakresu monitorowania i planowania. Naprawdę poświęciłem bardzo dużo czasu, aby ten aspekt zgłębić i przekazać Wam jak najwięcej informacji, tak abyście mogli indywidualizować swój rozwój indywidualny, być przy tym elastyczni i zmieniać reżim treningu w zależności od tego, jak się czujecie, jak jesteście obciążani w klubie, bo ta indywidualizacja pozwoli Wam osiągnąć długoterminowe, przede wszystkim jakościowe efekty bez głupich kontuzji, niepotrzebnych problemów zdrowotnych. Ja byłem na to wkurzony ze względu na to, że po części przez to, aczkolwiek nie w 100% przez to, no bo generalnie to była moja odpowiedzialność wzięta i ja wtedy nie wiedziałem, jakie to za sobą niesie konsekwencje, a w głowie miałem tylko i wyłącznie rozwój, ale po części właśnie przez to muszę teraz zbierać pieniądze na operację mojego biodra i chciałbym Wam z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za każdą wpłatę, udostępnienie. Pokazaliście, jaka siła w tej naszej społeczności jest i naprawdę doceniam to ogromnie. Każdemu postarałem się z osobna odpisać, podziękować za wpłatę, za udostępnienie, także osobom, które wpłaciły chociażby złotówkę. Wysyłam kod rabatowy duży na wszystkie programy w moim sklepie, bo wierzę, że wiedza, którą przekazałem, jest na tyle wartościowa. Są to tak naprawdę najlepsze programy do rozwoju indywidualnego w Polsce. Ja mówię to z pełnym przekonaniem, bo wiem, ile pracy włożyłem w to, z jakich źródeł pozyskiwałem wiedzę, a były to naprawdę najlepsze możliwe źródła i jak konfrontowałem to ze szkoleniami, na których byłem oraz doświadczeniami, które miałem w rozwijaniu właśnie siebie. To stworzyło taką mieszankę wybuchową i właśnie na tej podstawie teraz powstał mój nowy program Speed 2.0, w którym umieściłem naprawdę mnóstwo profesjonalnej wiedzy z zakresu monitorowania obciążeń, planowania jednostek treningowych pod to odżywiania i regeneracji, nastawienia, bo też nasza głowa i nasze nastawienie odgrywa kluczową rolę, jeżeli chodzi o rozwijanie swojej szybkości czy dowolnej umiejętności. Musimy codziennie rano wstawać i nie być zmotywowani, ale jednocześnie działając, rozwijać właśnie się na przykład w kierunku szybkości, wykonując plan, na przykład mój czy ustalony przez Was. To jest ważne, aby pokonywać ten opór, te wymówki i po prostu działać każdego dnia, no ale też właśnie potrafić monitorować i planować, bo jeżeli czujecie się zajechani, zmęczeni, macie poniszczone włókna mięśniowe, no to niestety, ale wymaga to zmiany reżimu treningowego i nie, że jeżeli miałem zaplanowany najcięższy możliwy trening w tygodniu, ja się czuję niegotowy do tego treningu, to go robię za wszelką cenę, bo tak mi mówi ambicja, tylko pozwalam swojemu ciału się zregenerować po to, żeby kolejnego dnia wykonać ten mocniejszy trening. Uwierzcie mi, że będziecie mieli właśnie dzięki takiemu odpoczynkowi dużo lepsze efekty, niż byście wykonali ten trening właśnie w ten sam dzień, kiedy nie czujecie się na siłach. Po wszelkie informacje odnośnie tego programu zapraszam Was na mój sklep myerfootball.com/sklep. Link także znajdziecie w opisie filmu. Tam możecie dokładnie poznać szczegóły tego programu. Ja Wam mogę zagwarantować, że będzie warto, bo sama wiedza już wniesie Was na nowy, efektywniejszy poziom rozwoju Waszego potencjału. I wracając do vloga, jadę właśnie do Wrocławia. Jak widzieliście, rano robiłem wszystkie badania potrzebne na zakwalifikowanie się do operacji, która już 5 marca. No i jadę do tego Wrocławia wykonać trening motoryczny z Rafałem. Do tego miałem zostać na drugi dzień, bo w środę, czyli jutro, mam o 12.30 wizytę u fizjoterapeuty i też byśmy zrobili dwa dni z rzędu z Rafałem trening. Aczkolwiek nie mogę zostać, bo dzisiaj przez to, że spędziłem tyle czasu w tym laboratorium, będę po prostu musiał wrócić normalnie do domu.
no i zacząć montować projekt Performance epizod trzeci, no bo ze względu na to, że te wszystkie rzeczy związane z operacją, ta zbiórka mnie trochę rozbiła na kilka dni, w ogóle ciężko mi na początku było się jakoś nie zmusić, ale po prostu ciężkie dla mnie to było, że ktoś przelewa dla mnie pieniądze za darmo, mimo tego, że dostawałem mnóstwo wiadomości o podziękowaniach, że rozwinęliście dzięki mnie swój potencjał, czy dzięki moim programom rozwinęliście swój potencjał, czy zmieniliście po prostu swoje patrzenie na futbol, na sposób postrzegania swojego rozwoju, jesteście dzięki temu lepszymi zawodnikami, macie mini sukcesy, naprawdę to dawało mi ogromnego kopa, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję, ale na początku, tak jak mówię, ciężko mi było jakoś z tą myślą, że ktoś na mnie wpłaca pieniądze. Mam nadzieję, że wszystko przekazałem tak, jak chciałem przekazać, bo zawsze jak sobie dzień wcześniej myślę o pomysłach na vloga, co chciałbym przekazać, to zawsze mam taką presję na siebie nakładam, że kurde, Alan, musisz to przekazać jak najlepiej, żeby ludzie to zrozumieli, nie? Dla mnie to jest takie ważne, żeby w momencie, kiedy do was mówię, żeby wam weszło to do głowy, bo wy patrzycie w ogóle z innej perspektywy niż ja. I ja, mówiąc takie rzeczy, mogę w ogóle mieć inne patrzenie niż dana osoba, która mnie ogląda. I jest dla mnie cholernie ważne, aby po prostu to zrozumieć i dzięki tej wiedzy, po prostu przekładając ją na swoje życie, mieć lepsze efekty. Zawsze mi zależało właśnie w moich filmach na takim elemencie. Nigdy wam o tym nie mówiłem. Get down to business. Lecimy rozgrzeweczkę na e-bike'u. Zaraz Rafi musi opowiadać, co dalej. Rafał dzisiaj jest spokojny niczym Budda. Chyba medytował rano. No dawaj, tutaj przedstawimy, co dzisiaj robimy. Ja mogę powiedzieć ci tak, że brałem ten izotek, nie? Teraz przed operacją musiałem go odłożyć. To jest taki powszechny niby antybiotyk na twarz. Czy pomaga usunąć stany zapalne, ale to nie jest tak naprawdę antybiotyk. Antybiotykiem nazywają to ludzie, którzy się nie znają. No i, ale on jakby, on powoduje lekkie osłabienie kości, no i może wywoływać stany zapalne w ścięgnach. Goli broda. Szkoda, że tego nie widzicie. No i powoduje to, że na przykład boli mnie strasznie kręgosłup, nie? Okej. Okay. Kręgosłup mnie boli, czuję, że mnie zaczyna też boleć tutaj coś kolano. I wiesz, ja już w głowie mam, czytałem teraz książkę tego Waldemara Warhola, nie? Gotowy do gry 1. Aha. I tam są fajne takie słowa, cytat. Fajne. Sam początek na razie zacząłem, ale jest tam doktor Jelly, coś takiego? Doktor Jelly powiedział takie słowa, że najważniejszym czynnikiem ludzkiej egzystencji względem jakby przygotowania motorycznego jest to, żeby poznać swoje ciało, poznać jego problemy, dysfunkcje i je usunąć, nie? I wiesz, i generalnie tak sobie przytoczyłem tą historię z tym biodrem i że nie zacząłem działać u podstaw, tylko zacząłem działać dopiero po 2 latach, gdy już była konieczna operacja, nie? I teraz wiesz, tak patrzę sobie na ten kręgosłup, patrzę sobie na to kolano i chcę automatycznie już to zniwelować u podstaw, nie? Okej. No, ale wydaje mi się, że właśnie to jest kwestia tego izoteku. Teraz przestałem go brać przed operacją, no bo nie mogę na miesiąc przed. A tak poza tym, to dzisiaj jestem nastawiony na dobrą robotę. Dzisiaj na pewno chciałbym na samym początku taki większy blok prewencyjny, aktywacyjny, jak nazwiesz go, tak będzie dobrze. Popracujemy sobie nad stopą, nad stawem skokowym, troszeczkę nad kolanem, nad obręczą barkową. Bardzo globalnie względem tych wszystkich ćwiczeń, ale lokalnie, jako każde jedno będzie bardziej nastawione lokalnie, a wszystkie dadzą ogólnie globalny taki efekt. Chciałbym przerwać wam na chwilę oglądanie tych highlightsów i powiedzieć wam, że te ćwiczenia, które teraz oglądacie, zadziałały na mnie niesamowicie. Moje ulubione słowo, ale tak było. Czułem, że mam dużo więcej miejsca w ciele i jestem dużo lepiej pootwierany w górnej części ciała. To przełożyło się na przykład na luz podczas podciągania czy podczas wykonywania jakichkolwiek innych ćwiczeń siłowych, ale na pewno również przełoży się to na aspekt boiskowy i luz właśnie w górnej części ciała. Także
polecam. Samych oddechów nosem, wydech ustami, nie? Nie nadążyłbym jeszcze samym nosem oddychać przy takim tempie. Ale czuję progres, mimo tego, że ślina dalej mi się zbiera. To czuję progres względem tego, co było na początku. I teraz kwestia ciągłego krok po kroku wchodzenia na coraz wyższą intensywność. Mamy jeszcze 20 dni. Wrócę do domu, to od razu zabieram się za montaż, później robię sobie taką mobilność, którą wam tutaj pokażę, bo znalazłem takiego fajnego gościa na Instagramie, możliwe, że nazwa wam się gdzieś tutaj pojawi, który tworzy takie programy odnośnie mobilności i takiej prewencji urazów trochę, i wrzucił wczoraj dwa darmowe programy, praktycznie na cały tydzień, gdzie masz na dany dzień wyznaczone po 5 ćwiczeń na daną partię mięśniową. No i będę chciał dzisiaj wykonać tą mobilność na pewno, także już na pewno od razu po tym, jak wrócę do domu, nie będę się już nic odzywał, dopiero zobaczymy się na meczyku Ligi Mistrzów, bo dzisiaj rusza Liga Mistrzów. Dopiero przed chwilą się tego dowiedziałem, bo na Instagramie ktoś wrzucił i powiem wam, że mega się tym podjarałem, nie wiem czemu. Najgorzej tylko, że ja zawsze miałem takie coś, że w momencie, kiedy leciała ta Liga Mistrzów, to wizualizowałem sobie, jak na drugi dzień wyjdę na trening i będę pracował na to, żeby kiedyś na przykład się tam znaleźć. Czy znaleźć się na takim wielkim stadionie, bo pamiętacie, jak graliśmy z Ruchem Chorzów, powiem wam, że było tam 5000 osób, ale ta atmosfera to jest coś pięknego, właśnie po to się gra w piłkę. I zawsze miałem taką właśnie wizualizację, kiedy oglądałem sobie Ligę Mistrzów i zawsze mega mi się trenowało we wtorki i w środę, kiedy była Liga Mistrzów, bo miałem takie po prostu poczucie, że po pierwsze, jeżeli wykonam dobry trening, będę z siebie dumny, to po tym treningu sobie oglądnę w spokoju, bez żadnych myśli takich, które mówią, kurde, miałem dzisiaj słaby trening, tylko właśnie z taką dumą usiądę sobie i będę obserwował najlepszych. No nie wiem, ja przynajmniej miałem takie poczucie. Możecie dać znać w komentarzu, czy wy też coś takiego macie. Powoli kończę proces twórczy. W momencie, kiedy mam jakąś wizję na film, to powiem wam, że wpadam w takie flow, że jest godzina 25, a ja mam ochotę nadal poprawiać, nadal szukać jakichś fajnych przejść, fajnych możliwości dołączenia czegoś. No lubię tą taką kreatywną pracę, która wymaga ode mnie polepszenia czegoś, no i wejścia na wyższy poziom właśnie montażu. No fajnie, jakbym teraz mógł tworzyć vloga zamiast tego procesu montowania vloga poprzedniego, który miał miejsce, którego nagranie miało miejsce 2 tygodnie temu. No ale też po części jakby ten montaż mnie rozwija i lubię go. No i nie chciałbym chyba nikomu tego delegować. A co dzisiaj serwowane na kolację? Jest dzisiaj serwowany makaron ryżowy z kurkumą, z papryką słodką, z pieprzem ziołowym. Potem wymieszałem go z takim sosem bazyliowym na bazie pomidorów. Do tego dodałem tuńczyka, ser feta, na górę oliwki z czosnkiem. Do tego jeszcze dodałem oliwę z oliwek, sos sojowy. No i na wierzch posypałem to wszystko trawą cytrynową. Masterchef. Niestety tak kończymy tego vloga. Zwycięstwem PSG, ale co konterka? To nie mam pytań. I to zakończenie Kiliana. Spalonego nie było. No, mega, mega uderzył. Piękna technika strzału. Dzisiaj już wam nie przeczytam tej listy, którą stworzyłem na energię na cały dzień, ponieważ zapomniałem ładowarki do aparatu z HESA. Jutro ją odbiorę, muszę naładować aparat i przeczytam wam dokładnie, co rozpisałem w notatniku. Także widzimy się już jutro właśnie w HESie na treningu kolejnym siłowym, a potem na wizycie u fizjoterapeuty. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Trzymajcie się, do jutra.
5, 4, 3, 2, 1. O! Dopiero na końcu wspinam. Drugi dzień z rzędu treningu z Rafałem zakończony. Dzisiaj taka rozkmina na koniec treningu, bo wziąłem piłkę po bloku wytrzymałościowym, gdzie używałem tych lin do bodźcowania wytrzymałości oraz skierku. I po prostu miałem te ręce zmęczone i mówię do Rafała, to jest tak samo przy rzucie do kosza, jak się mówi, że zmęczona noga to nie ta sama noga co wypoczęta, tak samo wypoczęta ręka to nie ta sama, zmęczona ręka to nie ta sama co wypoczęta. I tak było, ale od razu mi wpadła do głowy taka sentencja, że umiejętnością jest to, aby wyłączyć się od tego i nie myśleć o tym, że te ręce są zmęczone i robić po prostu swoje. I właśnie do tego jest potrzebna medytacja. Tak jak Thiago Alcantara powiedział, że żeby podejmować szybkie i dobre decyzje, trzeba mieć czysty umysł. Tak samo, żeby potrafić się optymalnie koncentrować na działaniach z piłką, czy nawet właśnie na rzucaniu do kosza, musisz umieć odciąć się od tych myśli, które mówią ci, że po prostu nie dasz rady, nie? Bo w momencie, kiedy czujesz takie wiotkie ręce, to wydaje ci się, że no nie masz szans, żeby rzucić, a umiejętnością jest to, aby właśnie od tego się odłączyć. Poza tą sentencją to lecę właśnie teraz do fizjoterapeuty z jednego treningu na drugi. Tam pewnie też podziałamy coś manualnie, ale dzisiaj głównym założeniem tej wizyty jest to, abym dostał ćwiczenia mobilnościowe, abyśmy znaleźli takie ćwiczenia mobilnościowe, które nie powodują rotacji, nie powodują bólu w tym biodrze, ale jednocześnie będą utrzymywać w elastyczności moje ciało, aby właśnie do tej operacji przygotować się też elastycznie jak najlepiej, bo jak słyszeliście, doktor Jacek Mazek właśnie powiedział mi, że to też jest bardzo ważne. Ręce są tutaj w linii i robisz tak, jedną rękę w ten sposób, drugą w ten sposób. Zmieniasz ręce. I próbujesz łamać opór. Ale się tym szyja boli? Nie szyja. Tutaj to biodro, w momencie kiedy przechodzę, mogę to zrobić. Podaj na tym dziwę. Nie, tylko chwilę, bo mnie... Nie, zapalało. Bo to jest takie, że ja zaboli. Boli tak chwilę, że do momentu aż tego nie rozchodzę na siebie, ale po prostu nie poruszam tej nogi. Jest ok. Czułem na górze. Dobra, i skończyłem właśnie montaż vloga. Wczoraj po powrocie z Wrocławia rutyną też był właśnie montaż i dzisiaj tak samo wróciłem, od razu zabrałem się za robotę. No i chciałem Wam podsumować trochę ten wyjazd do fizjo, bo powiem Wam, znowu się trochę zmartwiłem ze względu na to, że przy każdym ćwiczeniu mobility, nawet jeżeli to mobility nie wymagało, mimo tego, że znaleźliśmy kilka ćwiczeń mobility, które nie powodują podrażniania biodra i z tego mogę być zadowolony, aczkolwiek
To, z czego nie mogę być zadowolony, to to, że wydaje mi się, że to przez Izoteka, mam straszny Izotek, ten lek na trądzik, mam straszną sztywność mięśni i wydaje mi się, że w niektórych częściach mojego ciała porobiły się stany zapalne i to odczuwam bardzo mocno i muszę jechać też po prostu do lekarza, żeby zbadać się i zobaczyć, czy nie wynika to z jakiejś innej choroby albo z czegokolwiek. Tak powiedział mi fizjoterapeuta, że to nie jest normalne, że w momencie, kiedy wykonuję jakieś ćwiczenie mobility, to mnie wszystko zaczyna boleć, wszystko zaczyna mnie ciągnąć. Straszna ta sztywność mięśni mi się zrobiła i nie wiem, z czego to wynika. No muszę znaleźć przyczynę, bo wcześniej czegoś takiego nie miałem. Mimo tego, że miałem lekkie bóle stawów, no to nie w takim stopniu jak dzisiaj. Nagrałem sobie całą rutynę mobility, którą mam robić codziennie po 15 minut. Jeżeli poczuję, że przedobrzyłem tą rutyną, no to na drugi dzień mam jej nie powtarzać. No i będę to oczywiście na bieżąco analizował i wyciągał z tego odpowiednie wnioski. No i generalnie to by było na tyle w tym vlogu. Na koniec dnia jeszcze podam Wam przepis, bo muszę naładować znowu aparat, bo po całym dniu nagrywek jest rozładowany. Powiem Wam o tych elementach, które wpływają na energię w ciągu dnia, bo dzisiaj znowu miałem dzień, w którym miałem mnóstwo energii i mimo tego, że Polar pokazał mi, że spałem 5 godzin 49, wczoraj 6.30, więc naprawdę ten sen nie był zbyt długi. Mimo tego, że teraz czuję ogromne zmęczenie, ale jednocześnie jestem dumny z tego, co dzisiaj wykonałem, bo i dobry trening motoryczny, i znalazłem te ćwiczenia mobility, mimo że trochę się tym wszystkim zmartwiłem, ale już miałem tyle zmartwień w ciągu ostatnich tygodni, że zostałem, można powiedzieć, gruboskórny na te takie zmartwienia i trafia to we mnie, ale szybko się ode mnie odbija i teraz czuję się po prostu dumny z tego dzisiejszego dnia. Dobra, i przyszła pora na przepis na dużą ilość energii. Ogólnie przeanalizujcie sobie te 2 dni tego vloga mojego, moich działań i skonfrontujcie z tym, co teraz przeczytam. Ten pierwszy podpunkt jest, można powiedzieć, taki bardziej psychologiczny, bo polega na byciu sobą. Bycie sobą polega na tym, że wracasz do czasów przed programowaniem społecznym, czyli jesteś tym dzieciakiem pełnym optymizmu, entuzjazmu i ciekawości doświadczania. Z takim podejściem w sumie ja codziennie rano chcę się budzić. Druga rzecz, oddechy Wim Hofa i medytacja, oczywiście to, co robię każdego dnia rano. I tak jak mówiłem, medytacja polega na tym, nie żeby zostać Buddą, tylko po to, aby mieć czystość umysłu i nie zaprzątać sobie właśnie tego swojego umysłu niepotrzebnymi zawahaniami, zwątpieniami czy innymi tego typu rzeczami. Wartościowe jedzenie, dobra kawa, dobra muzyka. Ogólnie muzyka zrobiła mi taką robotę. Czekajcie, już Wam pokazuję szybko składankę jeszcze, którą polecę od razu. Jeżeli ktoś korzysta z iMusic, to przeglądaj, jest taka składanka jak Dance XL. I ogólnie są tam 4 nutki, które totalnie mi robiły przez te 2 dni dzień. To naprawdę jest mega ważne. Do tego intencja, czyli codzienne rano wstawanie i rozumienie, po co się wykonuje te wszystkie działania w ciągu dnia i do jakiego one kierunku, w jakim one kierunku, do jakiego celu prowadzą. Wartościowi ludzie, radość w procesie i celebrowanie mini sukcesów. Z tym Was zostawiam. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie, bo chyba już mówiłem w tym vlogu, że dziękuję. Zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję, komentarz, jeżeli macie jakieś pytanie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro!